Hej ludzie, witajcie z powrotem przy Luigi's Mansion 3. Dawno... Mario? Nie wołaliśmy Mario. Mario. A przecież nagrali tyle różnych możliwości, by Luigi wypowiadał to imię. No ale dobrze, w poprzednim odcinku zakończyliśmy tutaj w... prysznicach siłowni, w drodze do basenu, który znajduje się tutaj właśnie za tymi drzwiami. Tam ostatnio mieliśmy walkę z groźnym przeciwnikiem, pływakiem, który rzucał w szybę, przez którą można było patrzeć na basen piłkami od siatkówki, chyba to było. No, widzieliśmy, że ma numerek do kolejnego przycisku windy, więc spróbujmy mu go odebrać. Boss fight. Jak w serialu Sherlock pod koniec pierwszego sezonu. Tylko że tym razem nikt nie będzie grał muzykę Bee Geesów, Stayin' Alive. Niech no zgadnę, muszę... On ma dość mało życia. Muszę wciągnąć te... A nie muszę chyba nawet wciągać, bo tutaj jest osobno. Piłka do siatkówki, jakoś w niego strzelić? Wątpię, bo on przecież jest nawet... jest duchem, nie ma możliwości, żeby go trafić tym chyba. Co ja z tym zrobię? Luigi? Chyba, jako że on tak bardzo ukrywa się w wodzie, dobrze byłoby przejść na drugą stronę. Ach, ukrywać się trochę. Dobra, jeszcze raz to zrobimy. Piesio nam pomaga. Odwrócić jego uwagę. Tak, nie wie teraz, gdzie rzucać. To jest fajne. Oh, shit. Opuścić wodę, opuścić poziom wody. Szybko, szybko, szybko. Niech nie weźmie kolejnej piłki. No i to teraz będzie trochę głupio. Czy to jest odpowiedni sposób? Sprawić, żeby jak najdalej byli od siebie? O, mogłem trafić tego gościa piłką cały czas. Okej, to rozumiem. Czyli ten gnoj jednak nie był taki wkurzający, bo po prostu robiłem go nie w ten sposób, jak powinno się to robić. A już myślałem, że to najbardziej irytujący boss w grze. Nie, po prostu można było go piłką trafić. Teraz nie będziesz już kłopotem, mój drogi. A masz za moje topienie Guiciego przez 10 minut. No i teraz tylko... A, Guici może się tam dostać, to jest świetne. Guici, szybko, szybko, szybko. A muszę piłką rzucić w niego, okej? Okay. I teraz... Nie, nadal nie. Czyli potrzebuję piłki, która go... piłki, która go trafi. Muszę go błysnąć, zanim zacznie tutaj jakieś głupoty robić. Teraz? Nie? Czy dwa razy muszę go piłką rzucić? No, możemy spróbować w każdym razie. Nie, żeby Guiczy był nieśmiertelny, ale... No przynajmniej spróbować można, co nie? Co z tymi okularami? Przecież celuję mu w głowę cały czas. No więc, może... Jak przywalę mu w tył głowy, to coś zmieni. No, jest na swojej głowie wtedy. Czy teraz mogę go oślepić? Raczej nie. I okulary też mu to nie zabrało. Ale jak się go trafi od tyłu, to przynajmniej zmienia to tyle, że można wtedy od... no, że można coś zrobić od tyłu, że jak się zaatakuje go od tyłu, to wtedy on leży na swojej głowie. Że taka różnica rzeczywiście istnieje. To może coś znaczyć jednak. Co jeśli spróbuje się go
dwoma piłkami naraz trafić. A czekaj, ściągnąłem mu te okulary. Teraz mogę go oślepić. No to było żałosne. Ja cały czas mogłem mu te okulary ściągnąć. Mogłem je wciągnąć swoim odkurzaczem. No to się nazywa nieporozumienie. Próbowałem wszystkiego, tylko nie tego. No ale... dzięki! Oh, yeah. Oh, yeah. 14 piętro czeka. Ta zobaczmy, co tam takiego jest, ale po drodze na zewnątrz... Goichi, możesz iść ze mną? Przeszukamy sobie jeszcze... klejnoty, które były gdzieś tutaj ukryte, których jeszcze nie zdobyliśmy. Na przykład, z tym przecież musi coś być. Czy muszę w jakiejś odpowiedniej kolejności, jakimś no nie kolejności, ale w odpowiednim rytmie, odstępie czasu, zadzwonić w to czy coś? To jest jedyne, co mi do głowy przychodzi. I dlaczego teraz się nagle pojawiłeś? Wszedłem i wyszedłem. I wtedy nagle się pojawił gnojek. Może dlatego, że teraz, kiedy wchodziłem, usłyszałem dźwięk? Że trzeba czekać, aż naprawdę pojawi się dźwięk... dynk? Właśnie jakby ktoś użył tego? Puf! I oto... biały kryształ. To kompletnie nie ma sensu. Co się tutaj wyprawia? Ciebie potrzebuję. Jednego ciągnę ja, drugiego ciągniesz ty i razem niszczymy tego gościa. Najdziwaczniejszy duch wszechczasów, ale są jeszcze inne pokoje. I przy tych dwóch akurat wiem, co zrobić, bo sprawdziłem. Mianowicie tu... z tym... z rękawicą bokserską. No jasne, że coś musi tutaj być. I nawet to próbowałem, więc nie wiem, jak to mogło nie zadziałać. Myślałem, że celowałem i rzuciłem w ten boks. Co tu się odwala? Dziwne sprawy. Dziwne sprawy. I ostatni klejnot jest... No właśnie, po jakimś czasie pojawiają się tutaj duchy. I tu jest jeden kryształowy! Nie wiem, jak to z tym radiem działa i nigdy sam bym tego nie odkrył, gdybym nie sprawdził w internecie. Bo miałem z tym akurat bardzo problem. I oto i ostatni klejnot. Z radiem trzeba było klikać odpowiednią ilość razy, a będzie odpowiednia piosenka czy coś w tym stylu? No nie wiem. No cóż, no cóż, może na następnych piętrach już w ogóle nie będę musiał korzystać z internetu. Mam nadzieję. Bo to trochę rani moją dumę jako kolekcjonera przedmiotów w grach. Ale zobaczmy, co teraz czyha na nas na 14 piętrze. I jaki to będzie piękny temat. Przedostatnie piętro. Wesoła czternastka. Nie? Odwal się? Ty śmierdziela. Tak, zjedz go! Zjedz go! Zjedz go, papi! Ej, nie możesz mnie okradać i ignorować mojego psa. Co to ma znaczyć? Gnojek. Kolejna ganianina. Świetnie, że muszę teraz chodzić za tym całym szajsem. Ja już miałem nadzieję na 14 piętro. Dlaczego musieli to jeszcze raz zbudować w grę? Raz nie starczy, co? No gdzie teraz jesteś? Potrzebuję Guichiego do tego? Serio? A... jest w tym pokoju, w tym pomieszczeniu. Czyżby się mył gdzieś? Gdzież koty nie lubią wody? Jeżeli tu się kryje...
to może odkręcić wszystko, żeby czuł się dobrze. I co, nie ma go tu? No musi gdzieś być. Plan nie zadziałał niestety. Mgła tylko wszystko zamazała. Ten kot raczej nie ma nic do wody. Chyba, że jest na dole teraz? A nie, czekaj. Tu na górze widzę ślady jeszcze. Ach, tu jesteś! Myślałem, że może go opuczę wodą. Dokładnie to, czego nie chcę, żeby się mu robiło. Oby nie uciekł na jakieś wkurzające piętro. Bo tutaj jeszcze może da radę go złapać, ale gdzie indziej? Huch. Ale mam nadzieję, że to ostatni raz zabawy z tym gówniarzem. O, papi, tak, pokaż mi, gdzie on jest. Tędy się pojawił. O, w worku treningowym. Widziałem to! Zostaw mojego psa! Nie ma żartów? Nie ma żartów, o biedny papi. O biedny papi. Aha, dobra, no to chyba potrzebujemy rękawicy, wiesz? Do tego chyba potrzebujemy rękawicy i wiesz co? Chyba wezmę nawet dwie. Jeden ustawi się dalej? No właśnie. Ty jako pierwszy i ty jako drugi. Fuuu! Zdychaj! Śmierdzielu? Gdzie on teraz ucieka? A, okej. Teraz trzeba będzie go złapać. No to powtórka z rozrywki. Dobra, ty wkurzający kociorze. Nie uciekaj, chcę ci urwać ogon! O, provocation widzę, provocation. Tu jest. I znowu ucieka. Kiedy się zatrzyma w końcu? Zrobiliśmy teraz całe kółeczko. Tam jest. Nie uciekniesz mi? Chyba tylko ty mogę go wciągnąć, co nie? Nie, czekaj, to... Czy mam tutaj naładować? On się bawi tam jakimś ziarnem czy coś? O właśnie! Tak? Poczekać, aż nie spróbuję zaatakować? Och nie! Musi trochę bliżej być zaatakowania. Paskudna bestia! Pokaż mi swoje ślepia i wyrwę ci twój ogon! Ciachu, 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 ciach! Puo! No! Zostały tylko dwa. I oczywiście, że musi na piętro na dół ruszać. Do zatoki piratów. To na szczęście nie był aż tak duży poziom. Więc powinniśmy sobie jakoś poradzić ze złapaniem tego bydlaka. Ale fajnie, że papi tym razem jest z nami na drodze. Nasz piesior może trochę też wyczuć może tego kota i pomóc nam. Widzicie, już wybiegł sobie. A to są teraz ślady papiego. Chce nam ułatwić, pokazać gdzie. Spójrzcie na to. Chce pokazać nam, gdzie kot uciekł, żebyśmy nie musieli sami szukać. To jest bardzo fajne uzupełnienie dla tego. Przynajmniej przyjemniejsze to już niż ostatnim razem. Ale to nie jest duża mapa. Gdzie może się ukryć? Taki kocior. Na pewno nie... Nie w wodospadzie. No, psior lubi oczywiście wodę, ale... Kocior? No raczej nie. Tutaj w barze? Czyżby bar w końcu miał jakieś zastosowanie? Czy ja na górze coś widziałem? W
Wydawało mi się, jakbym na górze coś widział. O, szczury! Dawać mi co macie. I ty też. W życiu nie zbiorę wszystkiego, bo wiele się traci, ale... No, jest ładnie. Czy jesteś tutaj na barze? Nie, uciekł tutaj. Dlatego poświecić na drzwiach zawsze dobrze. A nie, tylko nie duchy. I tylko nie żmije. Pokopmy trochę, papi, pokopmy. Ty cholerny żmije, ty. Bomby, fajnie. Mam teraz bombiarzy jeszcze. Miałem wyciągnąć właśnie ten ogon z... Gdzie ty jesteś? To jest no, jakiś nowy gość. Ach nie, to jest Rekin. Ci zaraz dam Rokina, ty. Do widzenia. Czy kot wszedł na statek? Nie widzę nic, co by na to wskazywało. Chociaż może się zmyło. Raczej nie. Ale spójrzcie teraz. Teraz na statku mamy normalnie stołki. I stołki, stoły, tak jak skrzynie użyte jako stoły i te sprawy. To jest fajne. Ale no dobra. Ach! Zakopał się w piasku. Ja mu zaraz dam. Do wody, chlub! O, dobrze, papi, dobrze. Niech spróbuje mnie znowu zaatakować. Tak, nic nie widzę, nic nie słyszę. Tra la 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 la. Gdyby tak tylko coś przyszło, czemu mógłbym wyrwać ogon i wyładować swoją siłę na nim. Co to mogłoby być? No na pewno nie ty, he? Oddawaj, co moje. Zrobię sobie szalik z tego. I tak cię odrasa. I ty zacząłeś. Znowu ucieka. Za nim! Czuję się jak w tej jednej kreskówce Disneya, gdzie myśliwy z psem polował na lisa. No jasne, że tam schodzisz, co nie? Najpierw muszę tutaj podejść i dopiero później zawrócić. Takie żałosne. No jeszcze niżej, no jeszcze raz piętro zmienić. Co tam na dole było? No, Luigi też reaguje poprawnie. Co tam było na dole? Co my tam mieliśmy na dole? No tak. Najgorsze miejsce, gdzie kot mógłby się poukrywać. Oczywiście, że tutaj musimy go szukać. Może dostanę jakąś wskazówkę, gdy tu zajrzę? No, nic nie widzę. No to zobaczymy, czy znajdziemy tego kota. O, mam już przynajmniej ślad mojego psa. Siemasz! Czy on od razu przeniknął przez ziemię za kotem? Że niby tu w toalecie coś jest? O, duch! O, papi, jesteś taki przydatny. Czy mogę ciebie od teraz zabierać zawsze ze sobą? Bo chcę. Będzie mi wyczuwał duchy i sekrety i w ogóle. Ale po tobie już czas popłakać. Ta mina Luigi'ego. Światło, co? I się patrzy przy tym jeszcze w kamerę, oczywiście. Dobrze, piesku, pokaż mi, gdzie jest ten bydlak. Czyżby obrabował safe? A nie, to byłem ja. Że obraz przeniknąłeś? Nie, przez ścianę przeniknąłeś. Mamy się teraz nawzajem... O, mamy się wspólnie bawić teraz? No nieźle, to jest teraz papi, co nie? Ta, gdzie tu jest kocior? Gdzieś jest? Gdzieś jest? Pod którymś z kapeluszy. Kto tutaj to rozłożył tak w ogóle? Nie ma ucieczki? No najwyraźniej jest, ale ja jestem nie wcale taki... mniej szybki.
O, gdyby nie mógł przenikać przez szklane ściany, nie? To tutaj w sejfie byłby zamknięty. To bym mu życzył właśnie. Ach, że niby teraz w moim ulubionym boksie jest. Cóż, może go przetniemy? Co ty na to powiesz? Mam to jakoś otworzyć, czy... Co ja mam tu zrobić? Ach, potrzebuję tutaj pomocy Guiciego. Ty ciągnij za moje, ja ciągnę za twoje. Jak to u kolegów przy stołu. Dobra, ostatni ogon. No kto kogo przestraszył teraz? Mojego glutowatego przyjaciela? Chodź tu! O, tylko nie w Luigi'ego. Chociaż jemu to chyba obojętne. Ważne, że po twoim ogoniasie! O, świetnie! Wchłonąłem tego kota już całkowicie, już nigdy nie będzie mi na nerwy działał. Tak, to był taki meatboss. Meatboss pomiędzy... pomiędzy poziomami, z którymi mieliśmy dwie rundy. To jest akurat już... To jest nawet fajny pomysł, jeżeli nie pojawia się tak co dwa poziomy czy coś i nie spamią nim. Tylko dwa razy się pojawił, ale dla mnie było to strasznie wkurzające. A po prostu przeciągał grę i powstrzymywał mnie od dostania się dalej. Gdyby to był opcjonalny boss, to co innego, ale... Tak, to trochę słabo. Ale no, przypomniałem sobie znowu, jak bardzo lubiłem ten poziom tutaj. Fajnie byłoby go znowu odwiedzić. Ale teraz, co czeka na nas na 14 piętrze? Przedostatnim piętrze. A biorąc pod uwagę, że pewnie na 15 piętrze będzie boss, to jest to ostatni poziom, który ma dla nas coś fajnego, coś osobnego, co nie jest finałem. I jest to The Dance Hall. No właśnie tego się spodziewałem, bo to jedyny jeszcze poziom, który znałem z trailerów, ze Nintendo Direct, gdzie jeszcze nie byliśmy. Jeden z tych, na który najbardziej się cieszyłem i najbardziej byłem zaskoczony, że będzie można tutaj tańczyć, będzie dyskoteka. Nawet jeśli nie znoszę dyskotek w prawdziwym życiu, przybywać tam, bo głośno, duszno i denerwujący ludzie, ale w grach i filmach przyznaję, że ma to fajny klimat i lubię właśnie, jak są odwzorowywane dyskoteki w grach i filmach. Czy to z muzyki, czy to właśnie z tych neonowych światełek w stylu lat 90. I takie tam rzeczy. Też tych światła też i tak dalej. O! Mam teraz sprawić, żeby wszystko się zaświeciło, czy żeby wszystko się nie zaświeciło? Nie, pewnie wszystko ma się świecić. Mario! A okej, okay, tutaj stanie Luigi, a tutaj Guigi. Tutaj stanie teraz Guigi, a tu Luigi. Tutaj stanie teraz jeden gruby. Nie, Guigi i Luigi. No, i co to teraz była za zabawna gra? Schody! Nie, to jest mocno Harry Potterowe teraz. Że schody się pojawiają do jakiegoś tajnego dolnego przejścia. Ło, skarbiec! Jesteśmy w skarbcu. Więc Guigi, niech tylko krzesło zejdzie z drogi, żebym mógł zobaczyć ten piękny skarbiec. Skoro mowa o Harrym Potterze, to chciałbym wspomnieć teraz o tym o wiele znacznie lepszym filmie,
niż każda część Harry'ego Pottera, czyli Fantastyczne Zwierzęta i Gdzie Je Znaleźć. 1 i 2 to dwa świetne filmy, lepsze od oryginalnego Harry'ego Pottera. No, wspomnieć o włamaniu na bank w pierwszej części. Wiem, że dużo ludzi hejci mocno, i to naprawdę hejci mocno na te filmy, bo nie mają żadnych dobrych argumentów oprócz to nie jest to samo. No mówi, że nie są to dobre filmy, ale ludzie, jeżeli naprawdę szukacie dobrych filmów, gdzie może niekoniecznie historia musi być zawsze taka wielka na ogromną skalę i w ogóle wybraniec walczy z jakimś innym sukinsynem, który grozi światu, tylko po prostu lubicie na przykład jak to jest w serialach zawsze pokazane, że są postacie, pokazane ich relacje, także można na dłużej te postacie poznać, trochę bardziej spokojnego jest może... spokojnych momentów, żeby poznać na przykład te zwierzęta w tych filmach, albo też po postaci interakcje między nimi. I jeżeli też was denerwowało, że cały ten świat Harry'ego Pottera, który miał taki ogromny potencjał, przez wszystkie filmy i książki tylko, oprócz siódmej części, się marnował w tym jechanym Hogwarcie, a przecież reszta świata może być bardziej interesująca, to polecam wam te filmy, bo... Główny bohater, powiedzmy, podróżuje po różnych krajach i pokazuje różne społeczeństwa magów. Więc teraz pod koniec odcinka Harry'ego Pottera, dajcie spokój już, to już dawno się skończyło. Ale Fantastyczne Zwierzęta to świetne filmy. A co najlepsze, J.K. Rowling ma ludzi, którzy patrzą jej na łapy i dlatego nie może napisać jakichś tam ideologicznych bullshitów, tylko naprawdę musi dać coś porządnego. A to jest wiele warte. No dobrze, to tutaj czas zakończyć odcinek. W następnym przyjrzymy się tej pięknej dyskotece. Już tutaj przy wejściu podoba mi się wszystko, co widzę. I ta zagadka na początku była całkiem fajna, no. Pierwszy klejnot zdobyty. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.